Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania są kwiaty jako źródło doznań estetycznych dla nas ludzi. Organ rozmnażania dla roślin, wszystkich roślin kwitnących. No i oczywiście źródło pokarmu dla owadów. Ale jak Państwo wiedzą, bez kwiatów, a bez samych roślin życia na ziemi by nie było. Wracając do budowy kwiatów, dlaczego trzymam tą ramkę wypełnioną plastrem pszczelim, wykonanym z wosku? Otóż te pracowite owady, zorganizowane w cudowne społeczeństwa, na temat których już napisano mnóstwo prac i za te prace między innymi przyznano Nagrodę Nobla, a nadal nie przestają nas zadziwiać i zdumiewać, nie tylko pod względem swojej pracowitości, ale organizacji wszystkich czynności. Odkładam ramkę i na razie skoncentrujmy się na kwiatach. Otóż nam się może wydawać, że kwiaty są przede wszystkim dla nas, byśmy mogli podziwiać ich piękno. Czasami cudowny zapach, jak w przypadku gardenii czy jaśminu. Zresztą tutaj mamy wrzos, kolumnę, afelandrę. Poznają Państwo także wśród nich storczyki. Ten kwiat jest dość znamienny i bardzo czytelny w charakterze pozostałych składników. To, co Państwo widzą, to są działki kielicha, to są płatki korony, to, co jest żółte, to są pręciki. Wewnątrz, na wyrastającym słupku, znajduje się znamie i to służy do rozmnażania. Kiedy pszczoła przylatuje, jest zwabiona nie tylko kolorem, który dla niej może zupełnie inaczej wyglądać niż dla nas ludzi, ale przede wszystkim zapachem emitowanym przez miodniki. One znajdują się na ogół w dolnej części, ale czasami u podstawy pręcika albo słupka. Ponieważ mądrość tych roślin umowna polega na tym, że one dozują ilość tego nektaru, wobec tego bardzo często i w dużej ilości muszą pszczoły odwiedzać wiele kwiatów, przy okazji potrącając pręciki i przenosząc pyłek z jednej rośliny na drugą, by powstały z tego owoce. Ale najwartościowszy produkt tej pracy pszczelej jest lokowany właśnie w tego typu ramkach. My go nazywamy miodem i czasami, nawet jeżeli nam smakuje, nie zdajemy sobie sprawy, ile czynnych substancji roślinnej znajduje się w tym cudownym darze natury. Proszę sobie wyobrazić, że skład każdego miodu jest inny, choć przeciętnie liczy sobie od 200 do 500 składników czynnych substancji roślinnej. Najmniej obfity w składniki, ale bardzo wartościowy, jest właśnie ten miód, miód wrzosowy. Ten miód zawiera bardzo dużo czynnych substancji antyseptycznych. Jak powiedziałem, może być ich nawet kilkaset. Natomiast te podstawowe to przede wszystkim inhibina, apidycyna czy też linozym. Między innymi linozym jest wytwarzany przez białe ciałka krwi jako ten czynnik, który ma zwalczać drobnoustroje. Zatem domyślają się Państwo, że regularne spożywanie miodu to jest gwarancja, że nie będziemy zapadali na wszelkiego rodzaju stany zapalne czy też wirusowe zapalenie krtani czy bakteryjne. A zatem nie leczmy się, ale profilaktycznie spożywajmy miód. Ja należę do tych ludzi, którzy uznali wartość tego produktu i nie ukrywam tego, że w ciągu roku zjadam około 15 litrów miodu. Przede wszystkim wielokwiatowego i spadziowego, bo te miody się wyróżniają. Tutaj oczywiście mamy jeszcze miód gryczany, który jest dedykowany ze względu na zawartość czynnych substancji, a także witamin i dużą ilość magnezu, matkom karmiącym, ale także ludziom w podeszłym wieku. Chodzi również o kościec, o rozbudowę tkanki czy wzmocnienie tkanki łącznej, ale przede wszystkim dużą ilość tychże wymienionych wstępnie, tylko sygnałowo czynnych substancji. Ten miód jest wielokwiatowy.
On jest delikatny i można by powiedzieć, że jest antyalergiczny. Regularnie spożywanie tego miodu powoduje, że nawet jeżeli są alergoczynne substancje w pobliżu, to on działa jak szczepionka, uodparniając nas. No i wreszcie wartość sama w sobie, miód spadziowy. Ten miód jest pośrednio pozyskiwany od mszyc, bowiem mszyce w tym przypadku nie opanowują kwiatów, bo najczęściej dotyczy to ostatniego pokolenia, które na zimę składa jaja, z których mogą na wiosnę wykluć się nowe, tak zwane dzieworodne osobniki. Wobec tego one penetrują tylko ostatnie liście roślin szpilkowych. Najlepiej, żeby była to spać z jodły i z pąków przygotowanych do rozwoju liści na następny rok. Zatem zawierają dużo smołowych substancji antybiotycznych, no i oczywiście flawonoidów. Bardzo ważny jest czynnik felandren, który pochodny w zasadzie felandrenu, którego ilość w składzie miodu decyduje o jego wartości. Jest taka wartość bio30, która określa, że jeżeli znajduje się 30 mikrogramów na 1 gram, to jest rekordowa ilość tych czynnych substancji. Zatem miód spadziowy jest faktycznie jednym z najwartościowszych. Dochodzimy oczywiście do miodu wrzosowego, ponieważ ten miód wrzosowy wartością swoją przynajmniej naśladuje uznany za najwartościowszy miód na świecie, jakim jest miód Manuka. A skoro mowa o miodzie Manuka, konsystencją on dorównuje wrzosom. Widzą Państwo, tu nie są wrzosy, tylko wrzosce, ale spokrewnione rośliny. Z kwiatów tychże roślin, to znaczy z wrzosów i wrzosców, pszczoły są w stanie wyprodukować taki miód, który nie zawiera zbyt wiele witamin, przede wszystkim witaminę B. Jest, powiedziałbym, nawet skąpy w cukry, jest gorzkawy, ale pod względem czynnych substancji jest wręcz rekordowy. I wreszcie na końcu miód Manuka, który jest produkowany przez pszczoły z jedynej rośliny. W zestawie tych roślin ta jedynie reprezentuje Nową Zelandię. To jest znana Państwu ciemnotka okrągłolistna. Natomiast na dalszym planie widzą Państwo roślinę, która nazywa się Leptospermum scoparium. W maorskim języku oznacza to manuka. Dlaczego on jest tak ważny? Otóż okazuje się, że metylogliksan, który znajduje się w tym miodzie, jest w ilości rekordowej. Dość powiedzieć, że nawet 800 mg na kilogram. A w naszym miodzie rekordowy miód wrzosowy zawiera go 10 mg na kilogram miodu. Zatem Państwo domyślają się, że ta wartość coś musi oznaczać. Otóż badania dowiodły profesora Hellera, który określił sposób badania zawartości metyloksylanu, że jego ciągłe zażywanie nie dość, że zapobiega wszelkiego rodzaju stanom zapalnym, ale ogranicza możliwość rozwoju chorób nowotworowych. Zatem przyjrzyjmy się tej wyjątkowej roślinie. Podchodzę teraz do rośliny, którą określam mianem gwiazdy pierwszej wielkości dzisiejszego spotkania. To jest Leptospermum scoparium. Oto ona. Na zbliżeniu widzą Państwo, że nic szczególnego. Igiełkowate listki, dość mocno pokryte popielatym kutnerem, bo roślina występuje w strefie, gdzie jest sporo suchego powietrza, więc musi być na to odporna. Ta została uformowana pod strzyżeniem dolnych pędów. W naturalnym środowisku jest to przeważnie krzew w wysokości około 1,5 do 2 metrów i jest bardzo bliskim krewnym tej oto rośliny, którą często Państwo goszczą na parapecie własnych okien, mianowicie mirtu. Mirt zwyczajny z klimatu śródziemnomorskiego zawiera większość tych substancji, którymi dysponuje również leptospermum, czyli tak zwana manuka, ale nie posiada metylogloksanu i to ją wyróżnia. Dzięki temu, że z kwiatów, które się rozwiną dopiero w środku naszej zimy, bo w tej chwili na Nowej Zelandii mamy przedwiośnie. Zatem tutaj możemy co najwyżej zauważyć nabrzmiałe pąki i to dopiero na zbliżeniu. Z nich kwiaty z poprzedniego sezonu
One są lekko różowe, pięciopłatkowe i podobne troszeczkę do kwiatów mirtu i oczywiście zawiązują owoce granatowe. Ale nim zdążą zawiązać owoce, powstaje ten oto miód. Rewelacyjny, gęsty, zawartością metaksylanu i kilkuset innych czynnych substancji. Mam miłą informację dla Państwa. Dla pierwszych trzech osób, które po audycji Tajemnice Przyrody prześlą mailowo swoją opinię na jej temat, mamy przygotowane ciekawe nagrody. Myślę, że przydadzą się w każdym ogrodzie. Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tło, które Państwo za mną mogą w tej chwili podziwiać, to zabytkowe mury Sfaksu, w zasadzie starej Mediny, która swoją historią sięga odległych wieków, a dość powiedzieć, że ta wieża Bab Divan otwierała dawniej wejście do tajemniczego świata Orientu, który i teraz możemy podziwiać. Jest jakby zaprzeczeniem naszego pojęcia o małej dbałości, o dorobek minionych pokoleń, to co w innych obszarach krajów arabskich spotykaliśmy. Tutaj z dużym pietyzmem dba się o każdy detal historycznej zabudowy. Mogą Państwo podziwiać bastiony elementów murów obronnych. Zresztą tło za moimi plecami odzwierciedla moje słowa. Proszę zwrócić uwagę, kolor tej zabudowy, ona oddaje kolor piasku pustyni, a równocześnie jest usytuowana nieopodal morza. To miasto, miasto Sfax, swoją starą Mediną, zasłużyło na miano stolicy oliwy, dlatego że z trzech stron jest otoczone potężnymi plantacjami oliwy. Natomiast w centrum miasta byłem przekonany, że częściej spotkam oliwki niż jakiekolwiek inne drzewa, a jest inaczej. Proszę Państwa, tutaj dominują fikusy. Zapraszam zatem na krótki spacer, by Państwo mogli podziwiać charakter tego Orientu, ale równocześnie tropić ciekawe rośliny w tej przestrzeni miasta. Tak, proszę Państwa, wzdłuż ciągów komunikacyjnych Sfaksu sadzone są fikusy. Dorodny pień drzewa, przycięta, charakterystyczna korona i proszę zwrócić uwagę na lamówkę. Oblamowanie miejsca ulokowania tego fikusa, nawiązującą do historii, ale również jak na kraje arabskie, w moim odczuciu wyjątkowo estetyczna. No i ten pień, drzewo leciwe, można przypuszczać, że ma kilkadziesiąt lat, a to jest fikus Benjamina, właśnie ten, który uprawiamy w naszych doniczkach. No i proszę, mimo tego, że roślina nie pochodzi z Afryki, tutaj znalazła swoje miejsce i to w przestrzeni publicznej miasta wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W Sfaksie, który uchodzi za stolicę tunezyjskiej oliwy, tropiłem miejsce występowania oliwki w samym centrum. Oczywiście zdarzyło się, że mamy taką oto niezbyt okazałą oliwkę. O niej będzie jeszcze okazja, by powiedzieć, kiedy odwiedzimy gaj oliwny, ale bardziej nas interesuje ta roślina jako element dekoracyjny Śródmieścia. Proszę Państwa, to jest Araucaria wyniosła. Roślina ta występuje na wyspie Norfolk na Indo-Pacyfiku. W naszych mieszkaniach czasami uprawiamy jako tak zwaną trwałą choinkę również ten sam gatunek. Zdarza się, że nawet po 20 latach dorasta ona do wysokości 2 metrów. Tutaj widzą Państwo bardzo okazały egzemplarz o sążnistym pniu, no i oczywiście nawiązujący do cech botanicznych tegoż gatunku i do jej naturalnego środowiska. Co prawda takiej wilgotności centrum kontynentu afrykańskiego nie ma jak na wyspach, ale proszę pamiętać, że Sfax jest miastem portowym. Zatem powiew tego wiatru od morza prawdopodobnie ułatwia funkcjonowanie tej rośliny w takich warunkach. Ja chciałbym jednak podpowiedzieć Państwu, jak zadbać o araukarię wyniosłą, która
w naszych mieszkaniach może pełnić rolę trwałej choinki, słynącej z wręcz niebywałej symetrii odrostów. Widzą Państwo, że te długopędy mają charakterystyczne liście zwane igliwiem, równomiernie rozmieszczone. Oczywiście ta rosnąca w mieszkaniu jest delikatniejsza i w zasadzie nie widzimy tej długości krótkopędów. W każdym bądź razie, chcąc, by trwale zieleniła się i nie zrzucała dolnych pędów, tylko miała charakter choinki, w donicy trzeba zapewnić araukarii zawsze ziemię kwaśną, jak dla wszystkich roślin szpilkowych naszego klimatu. I oczywiście w czasie zimy wyeksponować w możliwie jasnym miejscu przy nieco obniżonej temperaturze. Roślina nie potrzebuje totalnego schładzania, bo nie jest to roślina śródziemnomorska. Niemniej jednak proszę uwzględnić taki czynnik, że w naszej szerokości geograficznej dzień w czasie zimy czy jesieni jest znacznie krótszy niż są potrzeby naświetlania tej rośliny. Zatem albo doświetlamy roślinę sztucznym światłem, bądź staramy się ją wprowadzić do pomieszczenia, gdzie jest temperatura nie wyższa od 15 stopni Celsjusza. Wtedy możemy być pewni, że araukaria będzie zawsze miała wszystkie pędy, od podstawy do samego wierzchołka. Zdarzyć się jednak może, że z uwagi na niedobór światła albo również niewłaściwej wilgotności powietrza, dolne partie opadają. Ale to też nie jest wielka szkoda, bo wtedy możemy wierzchołek wykorzystać jako sadzonkę wegetatywną lub atrakcyjny egzemplarz roślinny, w zasadzie ogłowiony od dołu, eksponujący swój pęd, ale o górze bardzo orientalnie wyglądającej. Warto chyba przytoczyć historię tego miejsca, bo jest niezwykle interesująca. Otóż okazuje się, że przed II wojną światową w tym miejscu usytuowany był teatr. Dzisiaj widzą Państwo, że wyrasta już taka araukaria, a z tyłu za nami wielki meczet, który powstał po tym okresie. Natomiast linia brzegowa morska od tego miejsca w zasadzie była oddalona o 300 metrów. W tej chwili mamy znacznie dalej ją odsuniętą. Zmienia się wszystko, również i przyroda, tak jak w tym przypadku, zaczyna dominować w miejscu, gdzie dawniej były dowody cywilizacji. Sfax to zdumiewające miasto. Ten sokół, którego Państwo widzą na mojej ręce, przygodnie zawitał tutaj. I nie twierdzę, że w przestrzeni tego miasta on fruwa często, choć w Europie, a nawet w Ameryce Północnej, w nowoczesnej architekturze często te ptaki gniazdują. Sokół wędrowny, ptak pustyni w krajach arabskich, praktycznie hodowany od niepamiętnych czasów po to, by precyzyjnie móc polować na zwierzęta. Ale ja chciałem się odnieść do innego ptactwa, które mnie zafrapowało właśnie tutaj w Sfaksie. Zdumiewające jest to, że w tym mieście jest ogrom wręcz jeżyków. Ptaków, które mają pewien wspólny element, powiedzieć by można mianownik z sokołem, bo wiem, sokół uchodzi za ptaka najszybciej latającego w tak zwanym locie koszącym, rozwijającym prędkość nawet do 200 km. Natomiast aktywnymi lotniarzami są jeżyki, które zmieniają miejsce żerowania, polując na owady w powietrzu, na różnych wysokościach i często są w stanie diagnozować pogodę. Wobec tego, gdy przewidują opady, a te wiążą się z brakiem pokarmu, wobec tego przelatują na odległość sięgającą niejednokrotnie 500 do 1000 km. No i oczywiście prędkość wtedy w locie jest konieczna, sięgająca nawet do 130-140 km na godzinę. Tak więc widzą Państwo, że są to wyśmienici lotniarze, ten w locie koszącym, a tamten w locie aktywnym. Ale istotne dla jeżyków jest to, że kiedy zbliża się noc, powietrze ogrzane tworzy tak zwane kominy cieplne, wynosząc te ptaki wysoko nad powierzchnię, a wraz z nimi ich pożywienie, a więc owady. Zdarza się, że wynoszą je na wysokość około 2 km nad powierzchnię. Ptaki te
otwierają skrzydła i, mówiąc inaczej, zapadają w swoisty sen. W czasie tego snu niestety zmienia się pogoda, następuje ochłodzenie i o poranku, tuż przy wschodzie słońca, ptaki te często obniżają swój lot prawie że nieświadomie, niejednokrotnie osiadając na ziemi. I w tym momencie zaczyna się dla nich problem, bo są to ptaki stworzone tylko do lotu, rzadko przysiadują, a jeżeli już, to tylko krótkimi pazurkami, bo w zasadzie odnóży klasycznych dla pozostałych ptaków nie mają. Ostre pazurki zaczepiają o jakąś krawędź, występ muru, w którym starają się lokować gniazdo. Otóż jeżeli osiadają na ziemię, to potrzebują jakby małego podskoku i niejednokrotnie nam się wydaje, że ptak podobny do jaskółki, trzepocąc na ziemi, praktycznie jest ranny, wystarczyłoby mu pomóc, lekko go podrzucając, i w tym momencie zrywa się do lotu i jest aktywny przez cały czas. Rodzice niejednokrotnie przemieszczają się kilkaset kilometrów, a czasami nawet 1000, polują na owady. Nadmiar pokarmu przynoszą wtedy po to, by zapadające w odrętwienie, w swoisty letarg, swoje pociechy przywrócić do życia. A więc widzą Państwo, że te ptaki, które tutaj mamy w Sfaksie, być może przyleciały nawet z Europy, to niewykluczone. Ale zdumiewa ich ilość w tym mieście, jest to taki sympatyczny akcent podkreślający życie biologiczne w tej architekturze sięgającej historią pradziejów.